Modlitwa ma moc. Czasami istnieją sytuacje, w których wydaje się, że wszelkie starania są daremne, a problemy nie mają prostego rozwiązania. Maryja jest uważana za szczególną orędowniczkę w sprawach pozornie bez wyjścia. Jej wierni modlą się do niej jako matki miłosierdzia, prosząc o pomoc w najtrudniejszych chwilach swojego życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Maryjo, Matko Miłosierdzia, zwracam się do Ciebie w tej chwili pełen skruchy i pokory. Wiem, że jesteś niebieską orędowniczką dla tych, którzy stoją w obliczu niemożliwych wyzwań, dlatego zwracam się do Ciebie z ufnością i nadzieją. Ty jesteś oazą nadziei dla wszystkich, którzy czują się zagubieni i bezsilni. Dlatego z ufnością proszę Cię, abyś przyjęła moją modlitwę jako wyraz mojej wiary i oddania. Wiem, że Twoje wstawiennictwo może sprawić, że to, co wydaje się niemożliwe, stanie się możliwe. Pomóż mi, proszę, niech Twoja łaskawa interwencja dotknie mojego serca i rozjaśni drogę, która wydaje się zamknięta. Pomóż mi uwierzyć, że nawet najbardziej beznadziejne sytuacje mogą się odmienić. Otwórz moje serce na możliwość cudów i pozwól mi zobaczyć znaki Twej obecności w moim życiu. W tej chwili pragnę powierzyć Tobie moją intencję. Wiesz, jak bardzo to jest ważne dla mnie i jak bardzo potrzebuję Twojego wsparcia. Proszę, Maryjo, wstaw się za mną przed naszym Panem i uproś dla mnie łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Maryjo, bądź przy mnie w moim czasie próby i przynieś mi nadzieję i pocieszenie. Ufam, że Twoje wstawiennictwo może przynieść ulgę i uzdrowienie tam, gdzie wszystko wydaje się beznadziejne. Dziękuję Tobie, Maryjo, za Twoje nieustanne wstawiennictwo i za Twoją miłość, która jest dla nas tak wielką nadzieją. Zawierzam Tobie moje życie, moje trudności i moje pragnienia. Wierzę, że przez Twoje wstawiennictwo zostanę wysłuchany i otrzymam pomoc, której tak bardzo potrzebuję. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Zasubskrybuj, proszę. Pomaga nam to rozwijać nasz kanał. Serdeczny Bóg zapłać.